I've been waiting to light this place up, as we Americans say, for a very long time. Sam, you're American? Yeah. My father was in the Navy SEALs. I was born when he was stationed in Texas, and then he was relocated back to Deutschland. Oh, Uncle Sam. I get it. Yeah. One of the founding fathers, I think. You might want to look that up. Forget it. Let's put some candles on this cake. Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest Far Cry 3. Drive to the oil reservoirs. I'll cover with the 50 cal. Dopadła mi jakaś... ja wiem, tropikalna gorączka. Ale musicie ze mną wytrzymać. Blitzkrieg! Wow, szykujemy się pani na błyskawicze. Strzelaj, strzelaj, sam. Kurde, sam. Spadamy stąd, chłopie. Zaraz będzie solidna eksplozja tutaj. Finally, after all these years, I get to take them to the cleaners. Okay. Go! Take out the second reservoir! Hello. Trzymaj się sam, trzymaj się tam. Czekaj, jak tu przejść. Nie? Gdzie to jest? Wszystko się pali. Wszystko tu się pali. Spokojnie, sam się utrzymał tam przy życiu. Jest. Nie. Spadamy stąd, chłopie. This is the best day of my life. Get ready for the next bomb. There are too many of these reservoirs. What the hell? Czemu on zginął? Kurde, z nim to tak jest. On czasami żyje wiecznie, a czasami padnie. Na tym poziomie trudności zdarza mu się to dość często. Skąd wiem? Próbowałem już wcześniej. Trzymaj się sam. W teorii to on ma tu przeżyć i mnie osłaniać. Zobaczymy. O, kurna chata. No i znowu padł. I róbcie tu. Kurde misję, nie wiadomo czemu pada. Ach, ale nie poddamy się tak łatwo. Czasami są takie momenty. A ta misja jest wyjątkowo upierdliwa. Najlepszy dzień życia. Sam, wytrzymaj. Spadamy stąd, sam, spadamy stąd, bo zaraz wybuchnie. Nie. Okej. Zostało nam jeszcze jedno.
dotrzemy tamtędy. Nie daj się zabić sam. Nie daj się zabić. Znowu sam padł. Jedna z trudniejszych misji, jakie kiedykolwiek robiłem w Far Cry 3. Koleś po prostu ginie tam co jakiś czas. Cokolwiek byście nie zrobili, a po prostu od czasu do czasu padnie. No może to jest kwestia poziomu trudności. Albo co? Generalnie. Teraz ja, dla odmiany. What the fuck? O ja pierdziele, poszli po bandzie. Powinienem był wybrać easy. Może by to przeszło jakoś. Jasny gwint! Na założenie i cały pomysł jest taki. Że my tu wpadamy szybko. Ciągle żyje. Odkładamy. Kosisz, chłopie, kosisz. A ja spadam. Jak to jeszcze jeden? No niech to licho powie. Dobra, skoro tak. Zresztą chyba są takie misje, których trzeba kilka razy paść, bo inaczej się nie da. Widzialny samochód. No dobra, jeszcze z tyłu. What the f... what? God damn it. Nie sobie robicie? No. Za szybki byłem. Gra nie wytrzymała tempa. Ostatni punkt kontrolny muszę wczytać. Jak dzisiaj widzicie, wyjątkowe nagranie. Ale inaczej nie mogłem. Nie mogłem inaczej tego nagrać. Nie mogłem tego nagrać jednym ciągiem. Próbowałem, gwarantuję wam. Spędziłem przy tym trochę czasu. Jedziemy zatem dalej. Nie, po prostu gra postanowiła się skopać. Tu i teraz. Shit. Jak przez cały czas to była poezja. No nie! Przecież będę musiał to przechodzić od początku. What the F? Chyba, że tutaj mam zaparkować, tak? Nie róbcie sobie jaj, serio? Come on, Sam! I'm the machine gun! I am going in! No to teraz ja tutaj pilnuję? Shit! Jak mam przejąć wieżyczkę? Nie mogę wsiąść! Tamtą wieżyczkę?
Dobra, stary, jestem. Good morning! What the fuck? Oh, Jesus! Ja się nie dziwię, że wiele osób myślało, że gram na najniższym poziomie trudności, zważywszy na moje postępy wcześniej. Ale było to... wiem. Było to wynikiem tego, że gram bardzo dobrze. Jakoś tak. Okej, teraz już wiemy. W życiu nie wpadłem, że tutaj samochodem trzeba podjechać dokładnie w to miejsce. No jest co? Człowiek się na chwilę odwróci, a tu już oddział. What the fuck? Temu odcinkowi przydałby się Angry Sheet Rage, jak nic. Ja pierniczę. Coś tu jest... Totalnie te skrypty są przegięte. Dobra, więc robimy tak. Nie wysiadamy z tego wozu, ale potem nie mogę do niego wsiąść z powrotem. Musiałem myśleć, fucking hell. To nie mogę już wsiąść tu! Przejmij wieżyczkę, no. A dobra. Tak można, bo normalnie można wejść i się przesiąść. Sam ja byłem szybszy. God damn it. To nic nie chce. Byłby sam jeszcze lepszy kierowca niż ja. Możesz jasny gwint. Victory is ours! We did it! America, fuck ya! Now we put the cherry on top. We'll kill Hoyt at the poker game! Don't leave me hanging! Meet me back at Hoyt's compound. Ja pierdziu! Bez kitu. Tego się nie da zrobić, kurde, za jednym rzutem. A to głównie dlatego, że próbowałem sprytnie. Kolesie się respawnują byle gdzie i nie wiadomo czemu. To po pierwsze. Po drugie... Cholera... Jak się już wiecie samem, to non-stop pada. Non-stop. To, co żeście widzieli tutaj... To i tak jedna z takich misji, w których padł najrzadziej. Przepraszam. To jest to nagranie, w którym najrzadziej padał. Może zrobiłem coś źle, pewnie znajdą się znawcy, którzy mi to wytkną. Dobra, trochę luzu. Opanujmy te rejony. Ależ tu daleko, rany boskie. Mogę się tu przenieść? Ha, tu jest misja. Dobra.
Udajmy się zatem w tą stronę. Liczę na to, że uzupełnię swoje amo. Ja cię kręcę. Już dawno nie byłem taki wkurzony przy tym, przy Far Cry. Najgorszy moment z tym samochodem cholernym tam był. Do którego trzeba było się tam dokładnie ustawić. Nie wpadłem na to, no sorry. Myślałem, że coś się zbagowało. A to dlatego, że wcześniej mi się tam właśnie w takim miejscu zbagowały tekstury i musiałem przeładować grę i myślałem, że znowu coś się spierdzieliło. Dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z moimi smutnymi historiami. Wejdźmy sobie tutaj. Ten muzyk... Nie! Jest wieża przed nami. Yeah! Kurde, model jazdy jest fantastyczny. Dobry panowie, to mi długo się przejechać. Hello! O, to wypadek, to tylko wypadek! O, siedem. Nie dogonicie mi, chłopaki. Nie mam prawdziwą rakietę tutaj. O tym mówiłem właśnie, wspominając błędy. God damn! Co za dzień! Hej, hej! Włączyłem Directa. Directa 11, włączyłem 9. Może to coś zrobić, ale jakoś mi się to ostatnio strasznie bugowało. Tym razem już nie przejedziemy tego faceta, niech sobie żyje. Źle skończyło na poprzednio. Nie widzę dróg, oczywiście, nie widzę mapy. Ale to tam jest jeszcze kawał drogi. Wcześniej dojadę do kompleksu Hoyta, jak będę się tak poruszał, to ustawiam. Teren zamknięty, ale tutaj raczej nikt się nie powinien nie czepiać o nic. Okay. No patrzcie, chłopaki, jak zasuwa. Nie! Badajamy tutaj wieżyczki. Doskonale. Może uda się coś fajnego poeksplorować. Fajnie z tą wózą. Kręcę, ale ta wieża jest wysoko. Chyba z wyższych punktów na tej mapie. Tutaj typy rakiet, których nie podejmą, jak już mówiłem ostatnio, tak mi one wyrywają trochę z realizmu. No dobra, miejmy nadzieję, że uda się tu wspiąć bez zbędnych komplikacji. Ostatnio miałem straszne problemy z tymi wieżami. Hej, tu wszystko mniej więcej jasne. Do góry. Tu też. Na razie bezproblemowo. No proszę. Nie mogę uwierzyć, że jest tak wygodnie. Pewnie zaraz coś się zepsuje. No tak, musiałem wykrakać oczywiście. Fantastyka. Dobra, spokojnie, spokojnie. Luz, nie odbiję.
Trzeba tu przeskoczyć. Wejść tędy. I wskoczyć tu. Shit! Chłopak prawie przesadził. Dobra, mamy tam przejście. O! Skrzyneczka. Okej, dobra, nasza. Jesteśmy już dosyć wysoko. Płatka. Fajnie. Płatka. Płatka. Okej. No żeż jasny gwint. I zaraz szlak trafi. O, o, naprawiło się. Co jest do licha ciężkiego z tą grą dzisiaj? What the fuck? Jesus! Bez kitu, ten odcinek będzie się nazywał Under Shit Rage. No, widoki piękne po prostu. Jasne. Jesus! Co to się na dzisiaj baguje? Może coś z moim kopem się dzieje? Dobra, pierdziele, na dzisiaj wystarczy. Sorry, jeżeli to jest krótkie, ale nie mam już siły, widzę jakieś... What the fuck? Oh, trzymajcie się. Pa, pa. What the fuck?